No to witamy wszystkich. No witamy, nagrywa się, nie? Witajcie. Ja, ale ja bym proponował, żebym trochę bliżej byli mikrofonu. Bo się nachyliła. No kurde, za tym stołem to będzie ciężko. No to przynajmniej tak, no. Dzisiaj Christmas special. Witamy was, 2017 lat, jeden dzień po narodzinach Jezusa. Po prostu świąteczny odcinek specjalny. W ogóle czemu liczymy narodziny Jezusa z zerowego roku, jakby urodzi się 24 grudnia? No nie urodził się. No jakże. To takie umowne wszystko. Jak umowne? No ja. Co to ma znaczyć? Się coś nie zgadza. Wszystko się nie zgadza, no ale co zrobisz? No dobra, kolejnie witamy w odcinku, który to jest 9? To będzie 9, jak się uda go nagrać. 9, jeszcze w starym roku, ale pewnie usłyszycie go w nowym. Zobaczcie, czy nagrywa nasz film. Dobrze, sprawdzimy. No, gadajcie. No i co, no i jako, że nagrywamy to jeszcze w starym roku, co zapewne się możecie domyślić, jeszcze się na obecny sezon nie skończył, więc o nim nie możemy pogadać. Ale możemy. Mogliby, tym... ale to było trochę głupie. No, ja widziałem jedną serię, więc tak naprawdę mnie może nie być na tym odcinku. No ten odcinek to będzie raczej taki... Będzie omawiał, jak nie robić to, anime, ale to się inne. To się zaprosi gościa z Bytomia, żeby cię zastąpił. Właśnie nasz bytomski kolega tak jakoś no nie ma czasu za bardzo. Nie, jakby tak go przycisk, to by przyjechał. Tak to jest, jak ludzie są zarobieni. No to co, to dzisiaj kontynuujemy naszą... chlubną serię. Naszą krucjatę po 50. Chlubną serię. No, chyba na serio, bez przesady. To już trzeci odcinek specjalny z cyklu Top 50. Tak. Oczami synków ze Śląska. No i dzisiaj, na dzisiejszy dzień, czyli 25 grudnia 2017, znowu bazujemy na liście Top 50 najbardziej popularnych serii, dla tych, co nie wiedzą. No i zazwyczaj robimy tak, że mówiąc o kolejnej dziesiątce, wracamy do poprzednich dziesiątek, żeby sprawdzić, co się zmieniło. No jak się okazuje, w tym razem tylko jedna rzecz się zmieniła w stosunku do ostatniego razu. I to jest samo ostatnie miejsce 50. Coś wyparło, coś się pojawiło. No, wyparło ten, diabeł w McDonaldzie. No, diabeł i Dead Parade walczą ze sobą o chlubę. Bo wcześniej już, pewnie wcześniej już ten Kimi no Niwa wyparł Klanada tutaj. Klasykę, no tutaj diabeł. No, nawet dwa wyparło. Ale w ogóle ja nie wierzę, że ten Dead Parade i diabeł to wypór Klanada. To w ogóle jakaś fanaberia. No dobra, ale... co zrobisz, no. To dobre, jadymy z Death Parade. Death Parade, no. Kto to widział? Wszyscy widzieli chyba, nie? Bo widziałem, ja. Ale to ja może zacznę, bo ta seria tu w ogóle nie powinna być. To jest takie... Miała duży potencjał, według mnie, ale ogólnie dla mnie była sporym rozczarowaniem. Myślałem, że to będzie klimat taki mocniejszy, bardziej się będzie zagłębiał jakieś takie ludzkie instynkty, czy nawet takie... Nawet gdyby to w sumie było epizodyczne, ale ja też się z tego zrobiło takie... Taka papa, o. Taka głowa papka, a potem już było skupione odcinki na tej z tych baterek, takie emocenie. Też ja to nie zasługuję, żeby tu być, to jest takie, nie jest to seria zła, pewno że gdzieś chyba, kiedy ona wyszła, 2015 rok, to była niby jedno z top anime w 2015 roku, ale nie bardzo rozczarowała i nie zasługuję, żeby być tak wysoko na tej liście popularności. No to może ja coś powiem, bo chyba też dużo nie mam dogodki. Mi się głównie podobał opening. Bardzo mi w ucho wpadł, mogę powiedzieć. Kreska nie była zła. Fabularnie to się zapowiadało takie jakby trochę mroczniejsze. Potem się okazało, że było mniej mroczne, jakieś tam sranie w banie. Ogólnie to jest seria taką fantastyczna, jakby są wątki naturalne. Tam niby ukazuje jakieś takie mroczne zakątki ludzkiej natury. Chociaż w sumie aż takie mroczne one nie były, pod koniec już coś tam kojarza. No, że tam ci ludzie nie byli tacy zepsuci, jak powinni być, moim zdaniem. No ale też trzeba zaznaczyć, że ta seria powstała jakby z takiego konkursu animatorów japońskich. Tam zrobili takiego jednego OAV-a i to tam wygrały jakieś nagrody i na podstawie tego postanowili zrobić całą serię TV. To jest original work, nie ma na bazie czegoś tam. Nie. Mhm. To jest właśnie, tam chyba to nawet Kaś tu powinno pisać. Young Animator Training Projects Anime Mirai 2013. Mirai Nikki. Bo nie dojdziemy. No tam jest. No proszę cię. Wierz mi, że jest. Też mnie to bardzo dziwi, ale dojdziemy. Pierdolisz. Ludzie uwielbiają Yandere. Ale nie, no dobra, to nie ma sensu o tym gadać, bo jeszcze będzie okazja. Dojdziemy, no.
No i tak kolega powiedział, końcówka to już w ogóle się skupili na jednym z tych bohaterek i tak nudnawe to było, tak człowiek mógł przysnąć. Ale ogólnie mi się kojarzyło nawet, ja bym powiedział, że taki średniak, trochę powyżej średniej, taki jakby... Coś tam było ciekawego, co mi przykuwało, ale nic, co by mi żyć urwało, że tak powiem. No i w sumie tyle z mojej strony. No jeśli chodzi o mnie, to ja powiem teraz tej serii tyle, że podobała mi się tak graficznie. Muzyki nie pamiętam, więc chyba jakoś tak specjalnie tak dla mnie to nie robiła wrażenia. No i no opening pamiętam, bo tak to. Nie podobała mi się na pewno epizodyczność, bo liczyłem, że będzie to coś bardziej takiego liniowego, będzie jakaś. No niby była taka, zawsze robią taki ten trik w epizodycznych animcach, że jakby w tle przekłada się taką delikatną główną linię fabularną, która w tym przypadku była ta dziewczyna, która tam chyba była przez wszystkie odcinki i na końcu tam się rozwiązała ta cała historia. No ale ogólnie to ta epizodyczność na pewno była minusem, powinni to zrobić tak bardziej tak dosadnie. Ale z takich ciekawych rzeczy, co mogę polecić, mi się na przykład podobało w tej serii ten taki, nie wiem, czy to można określić jako główny bohater, ten barman taki. On miał takie bardzo takie, nie wiem, jakby odetnięte od uczuć podejście do tych osób, które tam przychodziły. Jakby tak z początku nie było tego tak jakby, znaczy było to też widać na jakby... Jakby ciężko było jakby tak wiedzieć, dopóki się nie wiedziało, o czym ta seria jest tak naprawdę, to nie dało się stwierdzić, czy to tak na CRS, czy on tak się tak w głębi duszy, czy on się tak przyjmuje. Się nie wyjaśniły. Nie, no, przecież po pierwszym odcinku już było mniej więcej wiadomo, o co łazi. Jak była winda, no, ale... do piekła, albo nieba, albo coś takiego. Nie, ale mi chodziło bardziej o to jego takie podejście, że czy on takie było już po prostu, bo tyle czasu tam był, czy to po prostu tak no, skrywał to, że tak nie przyjmuje się tymi ludźmi. Mnie to szczególnie nie ciekawiło akurat, co ktoś teraz powiedział. No i jeszcze druga rzecz była taka, że... Nie sobie przypomnieć, co chciał powiedzieć, leciałem do głowy. No w każdym razie anime to nie jest jakieś super szałowe, ale też nie jest złe, tak? Na pewno w tym gąszczu takich gówien, co tam są na niektórych listach, no to jedno jest to jedno z jakichś tam lepszych, więc ja bym no, akurat polecił, żeby sobie obejrzeć. No. Ono jest, no właśnie, ono jest unikatowe, więc nawet z tego powodu moim zdaniem warto obejrzeć, po prostu, żeby tak... Czy wiesz, tutaj nie zobaczyć w sumie... My tu bardziej oceniamy, że zasługuje, żeby być w top 50. I... No nie wiem, ja oceniam bardziej pod kątem, czy warto zobaczyć. Z moim zdaniem warto. Nie, tutaj ma być seria elitarna. No jakby powiedzieć ever, wszechczasów, no to nie, no nie do top 50. Ale... Znaczy nie, no mi się też skojarzyło, że ta seria nie była taka... przeciągnięta takim mainstreamowym podejściem do anime, że ona miała coś takiego innego niż to takie kurwa wszystkie na to samo kopyto robione rzeczy. Ona nie była taka, nie wydaje mi się, żeby tam ulegała jakimś specjalnym schematom. Nie kojarzę przynajmniej jakichś takich... No nie, aż taka schematyczna to rzeczywiście. Ale zależy jakie schematy idzie, bo jakby fabularne, że były epizodyczne, a pod koniec jakby się rozwinęła taka ale... krótko historia bohaterki i koniec, nie chodzi, no to jest schemat. Nie chodzi o postaci na przykład, nie kojarzę, żeby tam były jakieś tsundere, jakieś dziwne rzeczy kurwa. Przecież tam były jakieś te postacie, co tam ze sobą rywalizowały o te wejście do nieba, nie? Jakieś takie, ja pamiętam, że te wszystkie historie miały takie ja nie normalne pamiętam w ogóle. Ja pamiętam, mi się podoba jedna z historii, co mi wpadła pamięć, ale... to była taka para... I właśnie, że był jakby narzeczony i narzeczona, coś takiego. Jedno z nich poszło do... No może, albo coś. I powiem nagle zacząć się tam wciepywać tam, co jednemu się nie podobało i jedno z nich poszło do piekła, no nie wiem. No to było pierwszy odcinek. Ale ja? Się... To, no to właśnie to było takie chyba najlepsze. Mi się nie podobało to, że oni jakby zyskiwali swoje wspomnienia po czasie. Że jakby ta fabuła mogła być tak prowadzona, że one jakby coś tam są mili do siebie, a potem się okazuje, że oni się na przykład zabili razem, mama. No ja, ale to coś... był taki mechanizm jakby no. Tego całego tego, no więc może, no czy no coś było. Czy mi się to nie podobało akurat, że one tak odzyskiwali te wspomnienia tak po trochu. Znaczy no, ale w każdym razie coś tam unikalnego było, więc ja bym no. Polecił jak najbardziej, można obejrzeć. Ja bym powiedział, że seria dosyć unikalna, że nie ma jakieś szkolne główienko i no bardziej taki tam, w sumie nie wiem jak to nazwać. No bo jakby, właśnie przypomnijcie mi jeszcze, że jakby to coś tam się działo w tym takim pseudoczyśćcu, to jakby miało wpływ na to jakby ocena końcowo tych takich sędziów, czy to już było czy wcześniej nie, ustalone? Mi się właśnie wydało, że to było wcześniej. No właśnie. I to było ino tak, to było ino takie, tak jakby, taki to miał być taki closing dla tych postaci, że on to miał takie zamknięcie, tak jakby... Że ona jakby miała potwierdzić ten werdykt tego barmana. No i tak się jakby kończyły tak samo zawsze. No, też tak właśnie kojarzę, że tak było. No i to właśnie było też ciekawe, bo nie było takiego czegoś, że dało się wymsknąć. Nie? Ale patrząc z drugiej strony, to było wszystko na nic, to było bez sensu. No, ale wiadomo, tu nie każdej serii musi być jakiś celi, no czasami jakby ta idea jest słuszna. Dobrze. No tam, powiedz w paru słowach, że to jest taki czyściec w wydaniu japońskim. No, jak zwykle, japońskie przerysowanie. Też czemu bardziej mi się podoba ten diabeł w Monaldzie niż to? Death Parade'o. Death Parade'o. Dobra, co mamy na miejscu 30? Ooo. Psycho Pass.
klik. O, aż dojechał chyba całe rzeczy. Nie będę chcę spoilerował, bo da poszło po jednej, jak będziemy gadać. O, tutaj... Do 21, nie? Dobrze, no, do 21 włącznie. To jest wszystko. No to teraz co, może Patryk obsahuje, pa się zacznie, bo chyba najwięcej tam wie. Ja też ubiegałem. Ja to dawno patrzył. Nawet pan Michał jakby widział niedawno, czyli powinien o tym mniej więcej pamiętać. Ogólnie to z Psychopassa to jest jakby są trzy takie twory. Jest Psychopass, drugi sezon, jeszcze film jest. To jest jakby taka całość. Oczywiście te reszty już tu nie będzie, nie? Wiadomo. Weź się dwa odcinki, widziałeś, w sumie włącza. Co to jest? To jest... Nie wiem. Ale to jest, jak powiedzieć, po gatunku, to jest cyberpunk, czyli bardzo, bardzo unikatowy jakby gatunek moim zdaniem, bo mało takich serii jest wysoko. No właśnie. Zwykle to jest taka nisza. No ja, rozumiem, teraz. Ghost in the Shell. Właśnie ten Psychopass mi się dosyć mocno kojarzy z Ghost in the Shell, właśnie przez to. Ja generalnie fanem cyberpunku nie jestem, więc też nie żywię wobec tej serii jakichś większych uczuć. Nie mogę powiedzieć, że ta seria była zła, ale miejscami strasznie mnie nudziła. Były odcinki takie dłużyzny, takie... Praktycznie nic nie znoszono do fabuły. Tam nawet z początku był taki podobny podobny cykl jak w tym, jak w Ghost in the Shellu, że po prostu były jakieś takie sprawy tego wydziału, a w tle się przejawiał jakiś taki meta event, zabójca, co tam się okazało, że później wszystkie takie te pojedyncze sprawy też były właśnie z nim jakoś związane. Już no miała taka konstrukcja, że pierwsza połówka to były takie epizodyczne historie i tam właśnie był taki ten główny zły w cudzysłowie, co zaspoiluje, że on jakby ten system tego psychopaza jakby na niego nie działał, że mógł mordować bez konsekwencji, a dopiero od połówki jakoś historia się zaczęła, że był jakby bardziej zagłębiony. No, to nie, było... końcówka była z tym głównym złym. Budowa świata tego... była do połowy serii, a od 12 odcinka około już się zaczęła taka dłuższa historia. Tak to było. Tak ta seria pamiętam. Nie, ale te pierwsze odcinki to były takie epizodyczne sprawy. A co jeszcze opowiedział? Pierwsza połowa serii to były epizodyczne budowa. Nie, ale potem się okazało się, że to wszystko ten główny tam knuł, taki podjudzał taki różny... Dobrze, ale dopiero od połowy się uaktywnił. Co jeszcze opowiadał? Że było do połowy epizodyczne, a od połowy już nie było epizodyczne. A przynajmniej aż tak. No niby ja, ale jakby, znaczy, że nie było dłuży i nudny. A ja to powiedział? No właśnie, też mi się wydawało, ja nie lubię epizodyczności. Dlatego ogólnie nie lubię ani tego Cowboya Beboba, ani Ghost in the Shell. Właśnie za to, że były takie epizodyczne. To mnie właśnie nudziło w tej serii. A właśnie jeszcze szybko wrócę do, bo coś tam gadał, że... co łączy te cyberpunki? Że w sumie wszystkie są takie, że mają takie niby filozoficzne rozkminy. Bo tam może jakby ludzkie ciało, to już jakby taki w zasadzie taki... Taki wesel na dusza, nie? No, że jakby to muszę mogło między ciałami poruszać, już takie cuda nie widzę, więc są takie różne filozoficzne rozkminy. Tutaj było coś innego. No ja, ale tu też to było takie jakby... Ja powiem tak, że ja właśnie też kiedyś tak zacząłem oglądać, tak weźmy, bo 8 epizodów i potem jakiś splot wydarzeń spowodował, że przestałem to oglądać, ale w sumie dobrze wspominam te pierwsze... A dokończyłeś czy nie? Nie, w końcu nie dokończyłem, ale jakby... Te pierwsze odcinki dawały mi takie odczucie, że ta seria mi się strasznie kojarzyła z filmem Łowca Androidów. Ona jakby miała taki... No wszystko cyberpunki, no. No ale taki podobny film, że tam jakby ten główny zły jest jakby tak oddalony na początku, jest tak jakby tak... Tak naprawdę chyba początek... No, on już tam się pojawił tak jakby taki... Nie, wiesz, w ogóle taki... pierwszy odcinek jest, że oni tego głównego złego tak jakby dopadli na takiej wieży. Nie. Ja coś takiego było, że ten początek to dobrze, ale koniec. To był taki przebłysk. Ale to jest taki standardowy trik, jak w każdym filmie, że zaczynałem od końca i powiem wracają. No, tym godem. Ale nie, mi chodzi o to, że on tam się przebłyskiwał. Znaczy, morda już openingu była tego głównego złego. Się przebłyskiwał w tych pierwszych epach, tam jako tak na chwilę, tak, coś tam było wiadomo, że jakiś ktoś tam za tym stoi. No. Ale w każdym razie, jakby właśnie to mi powodowało, że mi się to kojarzyło właśnie z tym takim głównym androidem, z Łowcy Androidów. On był też taki jakby niedosięgnięty dopiero do samego końca, jakby to było takie bardzo mi się... jakby tak podobne wydawało. Ale akurat w tym to mi się kojarzy, że tam były bardziej rozkminy w Łowcy Androidów typu sztuczna inteligencja i jakby filozofia za tym, nie? Czy to jest jakby jak ludzie... Czy zabijać androidów, czy nie. No. Czy to są jak ludzie, czy nie jak ludzie, no, ale a tutaj jest wielkie korpo, które jakby decyduje, kto jest godny życia, a śmierci. Ale to jest właśnie podobno moralna rozterka. Tam była decyzja, czy androidy mogą ginąć, a tutaj czy ludzie po prostu. Nie, oni w zasadzie nawet całą jakby przyszłość twoja na podstawie tam jakiegoś tego psychopasa ci tam tworzyli, nie? Żeś mógł albo mieć karierę, albo stworzyć się żulem.
Coś takiego kojarzy. No ja, coś takiego było, że oni się wynadawali jakby tryb życia, jakiś miał prowadzić. Nie? No. Jeszcze wspomnę, bo warto wspomnieć, taki mój znajomy Przemysław bardzo jest wielkim fanem tej serii, on zawsze twierdzi, że on by chciał, żeby świat był teraz skonstruowany jak w tym psychopasie. To znaczy, że on nie chce mieć podejmowanych decyzji, tak? Jak, nie, jak ja bym był szefem wielkiego korpo, to może bych tak chciał, ale nie jako zwykły człowiek. Ale nie pamiętam, że tam coś się tokuje tej serii, bo ja do końca nie wiem. Mnie by inno ciekawiło, jak ja bym miał psychopasa, a tak to bym nie chciał żyć w takim społeczeństwie. A tam jakby... On by chciał. Nie dam człowiek, który mówi, da się nie z tej przemówić. A, to głupi Przemo. W tej serii kojarzę, że główny bohater to chyba był taki gość, co on kiedyś... Komunista to jest. Kiedyś zabił chyba kogoś, nie? Czy nie? Główny bohater, nie było coś takiego. Ale go już o tym z okładki? Czy tym z głównym złym? Nie, tym głównym dobrym jakby. A no przecież no, on był takim... stereotypowym policjantem, znaczy takiego nie, starego było typu. Nie, takiego tam takiego, że wstał kogoś zabił kiedyś i potem nie, on się był, on, był taki, on był tam takim inspektorem. Ale i przecież... później jakby on, zabili mu takiego koleżki i właśnie on jakby wtedy tak jakby całą uwagę skupił na szukaniu tego zabójcy i ten psychopas, czy ten wskaźnik tego szaleństwa mu tak skoczył tylko dużego poziomu i było po prostu zdegradowane. A właśnie, no coś takiego było, kojarzę, że coś tam... Jeszcze była powiem jego taką partnerką, była taka laska, co ona była taka z niej ogarnięta, nie? Nie. Ona miała takie idealistyczne podejście do tego psychopasa i potem się to zweryfikowało jakby. Ale ona przez praktycznie przez te dwie serie i ten film dużo jakby była taka odporna na zepsucie umysłowe. Nie, ale ona potem była świadoma tego, tego nie widział, psycho- ja... Ale nie, ale ja to czytam o tym, ja wiem jak to się dzisiaj kończy i teraz... Mnie to aż dziwiło, że w tym ale ona właśnie podobno jest tak, że ona jakby no. Potem chyba na początku tej pierwszej serii jakby tak uświadoma sobie, że ten psychopas nie jest taki idealny. Ja, ale ona go chciała zmienić, jakby się nie przełamywało, nie? Z środka chciała. Nawet jak poznała całą tajemnicę tego świata, to dalej jakby się trzymała swojego. Ale nie, tam było to powiedziane, że ona jakby uznała, że nie umiała wymyślić nic lepszego. I niby go dali, że jej ten psychopas, czy te wszystkie połączone mózgi i niby zdradzili ta tajemnica, bo uznali, że... Spoiler alert! Przecież zawsze spoilujemy. Z nowego. Przecież zawsze spoilujemy. Nie zawsze. No, ale niekiedy nie dojdziemy do spoilerów. Nawściepujemy jakieś tam powierzchownie i tyle, nie? No tutaj ten psychopas... No jest system. Tak stary, że tutaj mamy to spoilerować. No i ten, po prostu ten system uznał ją za takiego ciekawego osobnika, który może tego systemu coś wnieść. Ja, ale to nie przytłoczyło. Ona nie mogła oszaleć na przykład, jak się dowiedziała prawdy. Nie, właśnie dlatego ten system uznał za takiego ciekawego osobnika. Właśnie to mnie o tej postaci zdziwiło pozytywnie. No dobra, ogólnie co, polecacie, nie polecacie? Psychopasu. Jak ktoś lubi cyberpunka, to polecam. Ja też, właśnie jak ktoś lubi, to na pewno fanom Ghost in the Shell. Ciekawe w ogóle, czy Ghost in the Shell tu będzie teraz. Tak a co powie pan Rafcio, który porzucił? Może nie widziałem całego, to też polecam tak szczerze. Ja po prostu nie obejrzałem, bo... Naprawdę nie powinieneś mieć plenu głosu. Ale wydawało się fajne do tego czasu, co widziałem. No czy byliście top 30 popularnych? Tutaj. Takie serie. Następna seria to przygody ubranek, tak? Tu od razu musisz się przyznać, że... No dobra, tak dojdę do siebie, muszę przyznać, że się już nie było. To chyba teraz twoja kolej. No właśnie, no moja no, teraz kolej. Kolej. To od razu jest powiedz. 29, czyli Kill la Kill. Jakby ta seria, o co Michał mówi, chodzi mu o to, że kiedyś jak ją zaczynałem pierwszy raz oglądać, obejrzałem może z 2-3 minuty i zobaczyłem jakiegoś takiego przerysowanego osiłka, który był kurwa większy od klasy i jakby to mnie tak odrzuciło, że porzuciłem. I potem zacząłem to oglądać, ja pamiętam to dokładnie, to było jakieś takie, byłem w jakiejś delegacji w Niemczech, jakby z nudów mówię, obejrzę tego Kill la Kill, może coś się tam zmieniło od tego czasu. To się taki background ciekawy. Zacząłem oglądać i mówię, nie było takie złe, jak już tak się wkręciłem w tą fabułę. No ogólnie historia opowiada o, kurwa, nie wiem jak to sprecyzować. Na początku wydaje się taka fabuła, właśnie mi się wydaje, że to anime było takie ciekawe dlatego między innymi, że jakby ono na początku tak cię złudza takim standardowym podejściem, że to high school plus jakieś takie trochę shoneny, że tam się napierdalają, tam jakieś mają moce, coś tam i jest fajnie. Jakby potem, czym dalej w las, to tym jakby odkładasz kolejne, nazwijmy to, lajery, takie tak jak cebulka, jak jest nie, ale chociaż w pewnym sensie, w jaki sposób ta fabuła była przewidywana, te lajery, o których mówisz, co się tam może wydarzyć. Ale ja ci powiem szczerze, że do połowy tak nie za bardzo się kapnął, że to będzie coś takiego aż takie rozbudowanego, że kurwa jakaś inwazja, ziemia no, bardzo może aż tak to nie, ale na przykład taki jakby... Ja nie wiedział, że takie będą skala takiego konfliktu.
ale że w pierwszej jakby tej, w pierwszej, powiedzmy w pierwszej połowie serii to głównym złym była tylko ta przewodnicząca tej szkoły, nie? No ale to właśnie też była zmyłka, bo... No ja, ale to, i on na przykład od razu wiedział, że ona nie będzie tylko zła do końca, bo to postać była tak przedstawiona w takim innym świetle. Ale mi się kojarzyła ta seria pod koniec z Tengen Toppa Gurren Lagann. Ale już było tak stresowane, to już były takie absurdy, że już po prostu nie szło, ale ogólnie do końca była zabawna, jakby warto było obejrzeć, moim zdaniem. Bardzo ciekawa seria, tak z perspektywy czasu, więc jakbym polecił. Dla mnie ta seria była tak dosyć mimo wszystko oryginalna. Mimo, że powtarzała są jakieś schematy, ona po pierwsze bardzo groteskowa, to nie jest seria dla wszystkich. Ktoś nie lubi takiej naprawdę totalnego absurdu groteskiej, też mi się nie spodoba. Ale ciekawie było, na pewno była animacja ciekawa, taka pewna oryginalność, pewno jest bardzo śmiechowa. Ta koleżanka tej głównej bohaterki zawsze bawiła, ona taka absurdalna. To jest rodzina zasadzie, cała w ogóle. Chyba seria o ubraniach. Można tak powiedzieć. Ubrania o żywych włóknach. No, takie ubrania w wydaniu shonenowym, to określa. Także na pewno tutaj... Trochę mnie dziwi, że aż tak wysoko jest tej popularności, ale widać ludziom też przypada do gustu. Akurat moim zdaniem zasłużenie, to akurat była bardzo dobra seria, tak szczerze. Ja nie pytam, żeby ja aż tak wysoko ocenił, bo coś mi w niej brakowało jakby. To nie była seria wybitna dla mnie, to była seria dobra, bardzo dobra, ale takiego czegoś... Czegoś mi nam brakowało, nie było takiej tej iskry, o, która powoduje, że seria... Nie było tego złotego włókna. No choćby tego boskiego, anielskiego włókna. Co ty powiesz, Patryku? Nie słuchajcie i głupoty go dają. To było gówniano serio. Gówniano. Jakie są twoje argumenty w tym kwestii? Czemu ci się nie podobała? No bo była gówniano. A jak ci mogę to wytłumaczyć? No to patrzył i mi się żygać chciał. To była baba z czapy. Bez przesady. Przynajmniej było w... Bo w zasadzie to i Tengen Toppa to jest... Dobrze gadam, nie? Tengen Toppa. To... Niby jest to samo. Że zaczyna się tak niewinnie, a no, potem ten świat się ten świat się rozrasta do walk między wszechświatami w zasadzie. Ja. Na skala wszechświatów. Nie, no tutaj tylko poza orbitę Ziemi wylecieli. No, no dobrze, ale chodzi mi o jakby taki... No taki, taki przeskok. No. Te lajery. Logarytmiczny jakby wzrost skali kurwa wszystkiego. To już, jeszcze w Tengen Toppie przynajmniej była jakaś taka powaga, a tutaj było takie same... pierdołowate głupoty, jakieś łachy, kurwa, na Golasa tam się napierdalali, to było... A to było śmieszne! To było no właśnie, jeśli kogoś takie głupoty śmieszą, no to może mu się podobać, ale mnie to po prostu żenowało. To było żenujące. No i tyle jest, tyle mogę powiedzieć, to było żenujące ta seria. Jeśli komuś się podobało Tengen Toppa, to może mu się podobać to, ale musi wziąć pod uwagę na to, że to jest... To są żenujące motywy. Do Tengen Toppa jeszcze dojdziemy, to wypowiesz się na swoim. Tengen Toppa było poważne i było ciekawe. Tam postacie ginęły i był jakiś taki wątek jeden tam. Nawet takie lekkie miłostki były w tle, a tutaj gówno było. Chyba też mundurek chyba w końcu zginął, nie? Kojarzy. O kurwa. Na końcu. Tak jak wziął stare zoki i do pieca wciepnął. No, no to super. Na końcu właśnie ten... sam końcu ten mundur chyba właśnie tak zginął, nie? Tak jakby... Ja nie pamiętam już tego. Pamiętam taki absurd na końcu, że już nie pamiętam nic z tego. No ja polecam, to jest dobra seria. No niestety, tu jest demokratycznie, więc ogólnie polecone, no ale no, dwa do jednego. Jak widzicie, no nie jest to seria dla każdego, jak się okazuje. No. Nie, no może żenować. Ale tu jest 684 tysiące ludzi. No. Widziało. Tyle mógł się nie może mylić. Bóg nie może się mylić. No. Znaczy wiesz, no to, że widziałem, to też widziałeś, tak? To znaczy, że się podobało. No i seria, którą w zasadzie myśmy już omówili, można powiedzieć. Nawet no nie widziało, dodało do listy. W sumie możemy tak krótko to omówić, czyli Clannad. No. Pierwszy sezon, tak już my się spodziewaliście z matematycznego punktu widzenia. Clannadu. Musiał być wyżej właśnie, niż to jest właśnie ten paradoks, bo to jest to, co się gadali ostatnio, że zazwyczaj jest tak, znaczy w sumie zawsze, że ta pierwszy sezon jest wyżej niż drugi. No. Tak jest, zawsze. Że jakby to jest akurat w przypadku Clannada krzywdzące, bo kurwa drugi sezon jest dużo lepszy niż pierwszy. A powiedzcie mi jeszcze, Clannad, co to w ogóle znaczy Clannad? Klana to jest rodzina. Po jakim? Jakiemuś tam. Ale kiedyś to czytał. Ty o tym nie wiedział nawet. Znaczy tak się mówi, że jestem klana. Bo mnie teraz zaciekawiło. Proszę, że nigdy się nie zastanawiałem. Ale to nie jest też bezpośrednio, to jest jak się mówi, to jest jakieś potoczne. No. Ale nieważne, w każdym razie żeśmy gadali. No. Pierwsza sezon moim zdaniem gorszy niż drugi, ale można trzeba obejrzeć, jak chce się poznać całość fabuły. No. Bo tam jest kurwa, tam jest Fukocian, więc należy spalić i solą kurwa moim posypać. Moim zdaniem miejscami powinien się zamienić z drugim sezonem, tak szczerze. Znaczy mamy to popularne, więc matematycznie jest to mało prawdopodobnie, ale powiedzmy, nie, że... Nie, ale gadam, że moim zdaniem. No. Patrząc jako całość... Ta postać trzeba wypalić ogniem kurwa i... Ona kurwa była zbędna. I w dupa wsadzić ta kurwa gwiazdka drewniana. No właśnie, kurwiałem mi te gwiazdki, a w ogóle ona miała zielone włosy, a nie kurwa brązowe. Znaczy on,
takie brązowo-zielone, takie sraczkowate. Tak jakby łajno krowie. Moje włosy były takie same jak ona sama. Krowie łajno. No dobra, to nie ma zagody jak klonacie. Favorite animal starfish. Kurwa, jebać starfisha. Jebać. Dobra, ale co my dalej, to nie ma co. O kurwa, to mnie zaskoczyło, że to jest tak wysoko. Durarara. Nie, a mega kill. Mój wzrok uleciał. Właśnie, do tej serii, ja bym powiem tak. Dla mnie ta seria też nie była wybitna, ale to jest seria, w której mogę zrozumieć, dlaczego ona w top popularity jest. Ona ma wszystkie elementy takiego klasycznego anime, co ludzie lubią. To jest taki shonen, ale ludzie giną. Są takie pseudomiłostki, są kurwa różne gagi, takie rozróżne parę charakterów. Od takich kurwa parszywych jakichś boczuchów po jakichś takich szlachetnych rycerzy czy idealistów. Więc ja potrafię zrozumieć, dlaczego ona jest wysoko. Ta seria nie jest zła, ale właśnie dla mnie to jest za bardzo, za wiele gatunków pomieszali, z czego wyszła taka trochę paćka. Ale widać, ludzie lubią takie mieszanki gatunkowe. Mnie w tej serii zawiodło to, że nie był wykorzystany potencjał. Jeżeli mnie nie myli, się nie mylę, to w tej serii jakimś jednym z głównych zych była ta SDF, nie? Jaka głodała lodem chyba. Imiona pamiętam. Ohoho. Nie, bo pamiętam, ona była taka fest wyrazista i właśnie to mnie zawiodło, że ta postać była... Ja wiem, że to była lodowo postać. Ale... Ona była zarysowana dobrze, ale chyba była strasznie wykorzystana. Jakby ta jej prawdziwa moc była pokazana w sumie dopiero przy końcu. I kurwa, ja nie wiem, jakie cudem oni pokonali jakieś tam kurwa. No bo to ten, bo to było takie zrobione na siłę, to zakończenie, bo manga dalej się toczyło. No dobra, ale mnie interesuje manga, ja co nie ma anime, tak? No więc jakby w anime to było chujowo rozwinięte i to mi się fest nie podobało, bo jakby głównym apogeum każdego takiego, bo to był w sumie shonen, tak? Taki, można powiedzieć, no. Głównym apogeum takiego shonena jest kurwa dobrze zrobiona taka konfrontacja z głównym wyłem, że tak czekasz na kolejny odcinek, ale kurwa tego nie było. Tak jest królem mrum. No ta końcówka była tak chujowa, że jakby fest mnie zawiodła. Ogólnie sama seria nie była zła i tam gęsto se ginęli chyba te postacie, jak się nie mylę. Tam dość często co dwa, trzy epy ktoś tam ginął. No ale ta końcówka fest słabo i też mnie zawiodło, że nie zginęła w końcu ta taka główna dobra niby bohaterka, nazwijmy to. Myślałem, że ona zginie, a kurwa nie zginęła, więc mnie zawiodło. Mówisz o tytułowej bohaterce Akame? Nie wiem, jak się nazywała. Miała jakiś kurwa miecz samuraja. No to była Akame, jak w tyle. W ogóle ona miała taki niby potężny kurwa ten moc, że zaczęła jedno przecięcie jej miecza i ginąłeś kurwa. No i co? I to jakoś tak nie było zbyt potężne. Nie miała tego wykorzystać kurwa. Ale mnie w tej serii też te postacie rozczarowały. One były coś pomiędzy taką kurwa przerysowaniem, groteską, a taką poważnością, ale tym twórcom się nie udało moim zdaniem. O ile na przykład całe... Kill la Kill całe było takie groteskowe, te wszystkie postacie były takie przerysowane kompletnie. To tutaj jakby one się już ocierały o śmieszność, te niektóre postacie i te ich moce. Czy te ich ubranka, tam mundury, czy inne wzory, one się już ocierały taką kurwa... Nie wiem, jak to się nazywa, to córki się podawiać. Aha, to, że dolina taka... No, te Uncanny Valley, coś, że do pewnego momentu to jeszcze tak, jest a okay, potem jeszcze już czujesz tą kurwa, że za blisko jest sobie człowiek. Znaczy no w drugą stronę może w tym stronę, ale jakby, że no oni źle to ujęli, te postacie nie były na tyle groteskowe, żeby jakby ujęły się w konwencji. W drugą stronę jest sranka nywalej. Ale jakby ten, ale jakby brakowało w nich tego, one były zbyt śmiesznie narysowane, żeby tak być za poważne, a znowu zbyt poważne były, żeby być aż takie groteskowe czy prześmiewcze i tutaj brakowało. No. Na pewno, że nawet główny zbyt był jakiś taki kurwa kanclerz, czy tam firer, taki grubasz, parszywy. Tak on coś tam knuł z takim dzieciaczkiem, królem, coś takiego. To była taka daremna postać tak naprawdę. No ja wam gadam, że słabo wykorzystana ta SD powinna być lepiej rozegrana i to by było dużo lepsze. To kurwa było fest słabe w tej kwestii. Ona była jeszcze takim kurwa, w ogóle mnie dziwiło, czemu ona jest takim wiernym psem kurwa dla tego królestwa, jak ona by ich tam wszystkim rozpierdoliła. Ona sobie mogła sama rządzić. Bez sensu w ogóle. Tam jest jakaś robota, coś takiego. No i cała produkcja, co sądzisz o tym? Widziałeś to w ogóle? Najpierw to muszę otworzyć flaszkę i się naluć. Ale żuru. Żur. A co nie słychać pewnie? Żur wpłynie. Dobra, nalone i powiem tak. Mi się to gówno nie podobało. No, co się dzisiaj z tobą nie daj, Patryku? Nie! Ta baja to było taki pseudodramat. No o tym mówiliśmy. Pod płaszczykiem, jak to powiedzieć, że niby tu się mordują, niby coś tam, ale wszystko było takie kurwa kiczowate i do dupy wsadzić. No, ale co to ja tak? To tak widział. Mi się te postacie nie podobały. Jak mi się nie podobają główni bohaterowie jakiejś tam historii, to już jest stracone. Mi się ta zło podobała, ta właśnie ta lodowo. No właśnie. Nawet jakoś tak,
w jakiś taki dziwny sposób mi się podobało to, że ona tam do tego głównego bohatera zarywała. No ja, i on liczy, że coś tam zabawne, wyniknie. To było zabawne właśnie. Ale oczywiście główny bohater wolał, kurwa, być z główną bohaterką, tą kurwa... Która nie miała żadnych tam... cyców. Nie, nie był z tą główną bohaterką. A on był z taką tą blondyną. Taką dziwną jakąś. Co miała takie, kurwa, pazurki. Nie, ona to miała Kero. Taki karabin. To pokaż mi no, Kero. No, coś takiego było, no. Pokaż tą układkę. O, chyba ta z różnymi wersami. Pierdolisz. No, nie z tą był. Leone. Nie z tą. Tą, co miała ten karabin. Z różową. No. No właśnie, patrz, ona nie miała żadnych cyców. Wy pierdolicie, że on z tą, my w ogóle nie pamiętam tego. Ja, było coś takiego, bo ona jako jedna z ostatnich przetrwała i ona była takim snajperem w ogóle, no. No to musiał wyprzeć, bo to było tak chujowe, musiał jak to ale wyprzeć. Ale patrzcie, kurwa, wybrał jakąś lolitę, kurwa, zamiast taką laskę, co miała takie dupne cyfry. Patrzcie, kurwa, ma... No, nie wszyscy lubią. Ale wiem, no kurwa, to pokazuje jakby głupota anime, no. Ale... Co to za dziecko, kurwa, jest? Ale patrzcie, jaki ona ma pseudonim. Ma pseudonim Mine-Genius Snipa. Genius Snipa? Powinno być Sharpshooter. Nela, Sznela. Szapszuta. No dobra, Patryk mówi, Patryk jest na nie, jak w amfiteatrze. Już tak w tym top 50 Patryk nie był tyle razy na nie, co dzisiejszy. No, ale ci powiem szczerze, ja nie powiedział, że jest na tak. No, ja był rozczarowany tą serią, bardzo. Ja ci powiedział, że jest rozczarowany, ale nie uważam jej za gówno. Ale ja nie uważam, ja akurat w tym przypadku tej serii nie uważam, nawet powinna być 150. No, patrzcie, ty różowy, że w ogóle zapomniał o nim. No to o czym rozmawiamy w ogóle? O tym, że Patryk powiedział, że totalny gówno, ja nie w tej serii jest gównianej. I wręcz potrafię zrozumieć, czemu ona tu jest. Ale nie uważam, że... Ale patrzcie, teraz tu mam postacie. Akame. W ogóle okaże, to była niemowa. Jakoś tako bez uczuć. Ta główna, z mieczem, który nie miał używać mocy miecza. No. Ty różowa, że wyparł w ogóle z pamięci, nie pamiętam. Główny Barta to tako tam pizdę tam, no wiadomo, nie, tam se leveluje. Potem była ta z tymi, kurwa, łapkami kocimi, chyba, nie? Dobrze, z cicami. To się zamieniła w lewka, no. Ja wiem, że... Lewek. Pamiętam na końcu, że tam kurwa zginęła w jakimś zawinklem, jakaś tam jakimś kurwa rowie. Nie, jebał ręce chyba. Znaczy nie, to było coś takiego, że nie, to inny jebał ręce. To było takie głupie, że została ciężko ranna, zamiast iść do medyka, to poszła się wykrwawić, kurwa, w uznała, że umrze. No tam w rowie. Uznała, kurwa, że to już ten epizod. No. To kurwa. O, widzisz, SD. Ale chyba nie. Lepsza postać. Ice Queen. Ona chyba nie. Ona chyba coś tam żaliła, że nie poruchała, nie, przed śmiercią ta z tymi łapkami kocimi. Coś takiego kojarzę, no ale właśnie, ja pamiętam, że na właśnie te żarty były takie w miarę takie raunchy, to się mówi po angielsku. Nie znaczy, pamiętam, że był taki Elvis, co właśnie tym gównem dał zbroję, to był pedał. Ja, no. No ja, no coś tam było. Znaczy, to... Jedynie ta postać mi się podobała, ta. Ja, mi właśnie też. Ale ona się dopiero jakby tak zarysowuje ciekawie ileś tam odcinków do przodu. Ja wiem, na, początku... na samym końcu jej nie wykorzystali, to ona miała rozpierdolić wszystkich i tak się powinno to skończyć. To by miało sens. A tu w ogóle widzę, tu jest jakiś tam her name in Japanese, Esudesu is a pun meaning IMS. Esudesu. To show how sadistic she is. Esudesu. Ja pierdolę. Czego ja się dowiaduję? Rzeskiminy. Tu jakiś lubok. W ogóle nie wiem, co to jest, kto to jest. Ale on miał takie linki. Szybko, szybko paść. Ale to jest... No właśnie nie, ale on miał takie linki. Ale on musiał szybko paść, żeby był harem, rozumiesz? To jest gościu, ja? No. Bo dopóki on był, aha, to nie było pełnego haremu. Musieli się go pozbyć. Nawet wiem, jaka miał grupa krwi. Nie wiem, na chuj. Dobra, wyjdź z tego, dobra. Nie polecamy ogólnie, tak szczerze. Znaczy można obejrzeć, ale nie jest to jakieś kurwa super, tak szczerze. Nie wiem, czy ma, pamiętam, ta postać to... była zło czy dobro? Ona była dobro i na pewno jej głowa nabili napal. Ona chyba była tym przywódcą tych na początku, ona szybko padła. Nie, była... ją nabili napal. Ona była taki jakby kamelonem czy takiego. Ale łeb nabili. No i ją w końcu zapnęli i... Znaczy no nie, tylko jej łeb obcięli i nabili napal. Dobra, nie ma co wspominać, lecimy dalej. Czyli nie warte. Ale widzicie. No nie, to 50, nie, można obejrzeć, ale nie polecam na to 50, no. Człowiekowi, kiedy zaczyna patrzeć, no to poleca, ale nie jakimś komisarowi. No, dokładnie. Bo on znajdzie od razu wszystkie wady w tym, kurwa, to od razu na dłoni tak, widać. Tak, czy takie... niżej te serie były jakieś takie, kurwa, bardziej godne niż teraz, jak tak patrzę. No właśnie też mnie to dziwi, bo to są takie, widzisz, to jest właśnie dobry marketing tutaj się kłania. Ale no niby to było brutalne, jakieś tam śmierć tam w powietrzu wisiała, ale tak... Właśnie moc marketingu. Jak pedał giną, no to jak mam się smucić, no ja... No nie to się... Kurwa, dobre serce! Dobre serce, kurwa. On musiał zginąć, bo główny bohater nie miał tej takiej starożytnej broni, coś takiego i to każdy... Dobra, chuj tam, lecimy dalej. To moim zdaniem ta seria... No to jest, czekaj, to jest, która to jest część, bo to poznać tylko pierwsza. Po wykrzyknikach. Nie, to jest, musi być pierwsza, zgodnie z naszą zasadą. Ale nie, czekaj, zobaczmy. Nie, to jest...
No. Aha, no razy dwa jest drugi. Ja myślałem, że więcej wykrzykników jest. Nie, no, snulimy teoria, że zawsze pierwsza seria jest najwyżej. I nie może jeszcze jedna była wyżej. Nie, no, nie aż tak, dobrze nie ma. Ale tu akurat, moim zdaniem, tutaj zasłużenie, bo akurat pierwsza seria z Durarów była najlepsza z wszystkich Durarów. Ale ja się nie zgodzę. Durara to jest seria, która mnie... Patrz, ja się zgodzę z tym zdaniem w 100%, to była najlepsza z serii Durarów. No to była najlepsza. W serii Durarów tak. No właśnie o tym zgadzam, ja to powiedział. Aha, no w sumie tak. Ale... Pamiętam, że pierwsza seria... Zawsze jest ale, no. Zawsze. Pierwsza seria, co nie wiem, czy ona tu będzie, nie, ale taka pierwsza seria z tego studia, nie wiem, czy tego studia, oni zrobili Bacano. I o tym chciałem właśnie powiedzieć. A to jest chyba ta sama studia, nie? No tak, to jest, na pewno. To są twórcy. I te Bacano mi się fest podobało, może dlatego, że to były inne czasy, też było takie przerysowanie, to, ale... Ale tam w ogóle była inna idea tej serii, mi się kojarzy. Ona była bardziej detektywistyczna, to jest jako... No. Ogólny koncept był taki sam, że to było takie szaleństwo, takie różne wątki. Bohaterów, no. Nie, ale tutaj... W tej serii mi się ona zdawała już taka kurwa surrealistyczna, taka... Ona mi się nie podobała. Za dużo dzieciaków po prostu tam było. Nie podobała. Za dużo dzieciaków, a niby jakieś tam mordy w tle, jakieś tam mafie ruskie kojarzenia. Nie, tam, ale tam były absurdalne takie już totalnie rzeczy, co właśnie, co nawet gorzej pasują niż tym Kill la Kill. Że nie było kurwa, że to takie groteski. Był taki jakiś gówniak, co kurwa rzucał lodówką. No kurwa! Barman. Pamiętam, że jak ja zobaczyłem tą postać, to już widziałem, że ta seria będzie gówniana. No i ona bada mi gówno. Akurat ja wam powiem, że mi się Durara jako seria podoba. Jakby... Mnie na przykład cieszyło w tej Durarze, że to co zarysowali w pierwszej serii, to potem tak mi się miło zawsze wracało do tych znanych bohaterów, do tej takiej, jest to bez głowy właśnie, do tego barmana. Myślę, że mi się najbardziej podobała z tych wszystkich postaci, bo taka postać takiego cwaniaczka z częstym miastem, nie pamiętam jak się nazywał, taki, na przykład takie kurce z takim... Taki głównie, on miał głos tego, co... I on jakby spierdala przed tym barmanem zawsze, tak jakby, no, był takim cwaniaczkiem. Zmiany postaci. On właśnie bawił bez. Kurwa dostał kosa między żeby. Ale na przykład w tych kolejnych seriach, bo już podsumuję jako cała seria, na przykład niektóre serie były takie bez sensu wątki, bo na samym końcu mi się nie podobało to wytłumaczenie, że ta Rydziec bez głowy nagle stał się taki, kurwa, że jakby nie pamiętał niczego, bo dysko ta głowa, no, ona się nazywała Elsia, bo... Dullahan. Nie, ale to wiem, ale nie, tak mówili na nie. Celtio. O, Celti. No, to chodziło. No i ona się porozumiewała za pomocą takiego jakiegoś tam urządzenia, że pisała zawsze. I ona mi tak jakby... Niektóre rzeczy mi się podobały. Były te rzeczy chujowe, które mnie nie ciekawiły. Na przykład nie rozumiem za bardzo wątku tego takiej, była to taka standardowa postać cycatej, takiej... Skurgirla. Ona miała jakąś katanę, jakieś domowe zaklęty. Ona miała miecz sobie zaklęty, te, które tam... Zapierdalał wszystkich. Sajka, o, Sajka. Mi ten wątek się zdawał nawet ciekawy na początku, ale no, potem właśnie, to było oni... tak samo jak w Bakemonu, że jest jakiś wątek, jakiś tam postaci, a potem się rozciągło i rozciągło. Oni tego właśnie nie wykorzystali. Na początku coś tam podzieli, a potem w sumie to tej Sajki prawie chuja użyli. Mogli tym kurwa napierdalać, to szło tyle rzeczy zrobić. Ale pamiętam, że to był taki bezużyteczny wątek, że w takiej wanie jeździły takie kurwa mango zjeby i po jakichś kurwa publicznych szeletach czytały mangi. To było oko dla fanów otaku. Znaczy ogólnie seria nie jest jakaś wybitna, ale moim zdaniem warto obejrzeć Durarę tak, żeby wiedzieć. Nie, ja bym polecał Bacano. Bacano, tak. Może będzie, nie wiem. Kurwa, jak to powiedzieć? No bo Durara jest gorsza. A zobacz, czy będzie. Nie, może... nie oglądam. Ale Durara jest gorsza od tego, więc może moim lepiej zdaniem... najpierw Durara, a potem Bacano. Moim zdaniem Durara jest dużo gorsza. No mi się nie podobało to, że tam było za dużo dzieciaków. Tam za dużo było wątków, tu niby tam jakiś synek ze szkoły miał taki swój gang. Do nich przez komórę pisał jakieś SMS-y i tam zbierał jakieś gangi, tam jakieś lidery, nie? To było takie szczapy moim zdaniem. No właśnie, ale tego dostał w ostatnich seriach już. Potem dostał nie, w Ciul. Nie, to było w tym. Ci się okaże, że z początku on był nie, taki... Tak naprawdę jest pierwsza seria się skończyła tak, że ci dwaj główni bohaterowie, oni jakby stanęli na przeciwnych stronach barykady. Jeden dowodził jakimiś tam Yellow Scarfami, a ten kurwa... Ta seria się tak zaczęła, depresja że... i dowodził tym całym, jak się nazywał ten, co tam oni przez neta się porozumiewali, że... Ta seria się tak zaczęła, że... Dollarsów. Właśnie on był tym takim liderem tych Dollarsów. Dollarsów. I nikt nie znał tego lidera, a on mu tak przez SMS-y tam jakieś kurwa czadrumie tam z nimi pisał. To było takie teraz surrealistyczne, że to o to chodziło. Z jednej strony było niby jakieś naukowe wątki, że jakieś tam eksperymenty robili, a z drugiej było kurwa jakieś magiczne. Życie Tokio, codzienne życie Tokio. A w tym Bacano przynajmniej było jakiś taki, jeden taki wątek, niby był taki pseudonaukowo coś tam, ale jakby się przetoczył przez całą serię, nie było takiego zbioru gówna. Że cały ten wątek Bacano był, że nie chali pociągiem, później były te historie tych poszczególnych. Była ta nieśmiertelność i tam było takie różne z tym związane. To było takie jakby oś, nie? Jak się tak zagłębić ta fabuła. No, a tutaj było tak wszystko wymieszane, że jakby mi się to nie podobało. A w sumie to nie było głównej osi po prostu, no. Znaczy można powiedzieć, że teoretycznie osią była ta Celti, nie? No ona była jakby cała historia, jakby powiedziała. I tam jej potem moc tam pobierali tam... Bacano był krwawy konduktor.
No dobra, czyli ogólnie co, wy nie polecacie, ja bym polecił. Znaczy się ją mogę polecić. Nie jest długo, żeby to być. Ale ta seria mu dużo tych, no bakany bym polecił. Czy to... no, tak szczerze, ja też nie wiem, czy bym dał do top 50, ale moim zdaniem warto obejrzeć. No. Dobra. A ktoś, no powiedzmy, no niech zobaczy, kurwa, niech pocierpi. Co to jest, Another? Ja to kojarzę, ale nie kojarzę. Co ja wam powiem, że to jest seria, w której nie mam pojęcia, co ona tu robi. Co ona robi, kurwa, w top 30? Aha, wiem, co to jest. To jest o takim dziecku, co w szkole straszył. Ja też nie wiem, co ona tu robi, ale... Ładuszkiem w szkole. Nie, to jest o nieumarłym, tak zwanym. Kojarzę o takim duszku. Nie, tam... To nie, to o tym duszku tak to się nazywało, amnezja była. A no, no, to było coś tam... No, było, że tam była taka oby, po ziemiach była taka oby, nie wiem, czemu, ale, taka ale, kliczka, nie, tam ona... Żeby, ale po polsku innego. To się nazywało... Ale tam się to festyn kojarzy, ale słuchaj, ja tego nie wiedział, co to kurwa jest. O tym duszku w szkole to się nazywało po polsku Niepamięć Panny Zmierzchu. Nie wiem czemu, ale dobra, to nazwa Twilight, tam, kurwa, lady. Pokażcie jakieś screeny, może sobie przypomnę, bo ja kurwa tego w ogóle nie pamiętam. No to Vibe, chodzi o to, country. Że jest klasa i te ludzie zaczynają ginąć po kolei z tej klasy w różne tam, różne patologiczne sposoby. No. Bo tam jest taki jakby nieumarły, który ich tam niby zabiją i trzeba go najpierw wyeliminować, żeby uratować tych ludzi. A kto był ten nieumarły, ta dziocha? No właśnie jest takie śledztwo robione. W ogóle nie wiem, co to jest. Ja akurat tego nie chcę zaspoilować, bo to jest gumna oś jakby fabuły. Aha. Ja kurwa myślałem, że to jest... No mów, to ja musimy się umieć, żeby nie spoilować. Ale nie ma, to gody, no ale ja w ogóle nie kojarzę tej serii. Chyba, że ja widziałam, bo to mi nie utknęło w pamięci. Mi się trzeba podobała, na moja... tak. Czekaj, trzeba wejść na moją listę i zobaczyć, czy ja to widział. Bo jak ja to widział... Ale jak na twoją listę? Nie loguj się. Nie musisz się logować. I ona na przykład dzisiaj... A co, chcesz się ujawnić? Aha, no ja. Znaczy wiesz, to jest jeden chuj w sumie. Dobra, to se zapamiętaj i se wleź, albo na komórce wleź. W sumie właśnie, zobaczę na komórce i wam powiem, czy to widział. A wy w tym czasie gadać. Co tam wpisze, bo nie wiem, czy nie będzie trzeba wyjścić. Jo dzisiaj... Nic nie wpisał. Jo dzisiaj widział taką serię, to się nazywała King's Game. I miałem podobne wrażenie. Sama game'u. No, i miałem podobne wrażenie. Ja też widział. Rafał to opowiadał. Ale to potem powiemy dopiero w tym sezonie. Miałem podobne wrażenie jak tutaj. Oczywiście to było lepsze Another, ale tam było podobne wrażenie, że jest klasa i to zaczynają ginąć powoli ludzie z tej klasy. Ale że sam widział to sama game. Oczywiście. No, ale to było na mały niby może to jest gówno teraz. Ale mi się Another ale podobało. Rozumiesz, ta seria musisz obejrzeć, żeby to zrozumieć, jak to jest gówno. Bo to nawet się opisać. A na końcu było to takie... be continued, kurwa. No, ja patrzę, ja myślę, że nie wierzę swoim oczom. Mówię, jak kurwa to be continued? Ale powiedz, to było coś podobno na takiej śmiesznej serii, nie będę do tyłu, co jechali takim autobusem, co kogusza. Nie. A to? Tu było zupełnie inne podejście, kurwa. Ale dobra, się... to będziemy potem go dać. Dobra, no ale... I no wspomniał, że koncept... No bo może bym obejrzał. Koncept, obejrz, proszę obejrz, żeby zrozumieć... Żebyś miał o czym gadać. Bo jakby ta seria... No dobra, nie chcę o tym gadać, no. Gadaj o tym. Ale że tak głupi, tak chujowa, że aż dobra? Nie, bardziej chodzi o to, ale że... nie gadaj już nic najlepiej. No, bo nie chcę nic gadać, no. Tam są, proszę sobie zobaczyć. Sądzę, że powiedział, żeś mało widział, więc możesz zobaczyć Osama Game'u. Świąteczny wieczór. No jak chcesz tak spędzić świąteczny wieczór, no to twoja sprawa. Ale ja chciałem powiedzieć, że to właśnie podobne, miałem takie podobne wrażenie przez chwilę. Ale tutaj, weź se, ja też teraz godą, czyli nie będę ci podawać. Tutaj w ogóle była kreska, mi się podobała, było krwawo, animacja była ładna. No i w ogóle ja czuł taką jakby presję, żeby ta tajemnica odkryć. Przez tę całą serię, kim jest jakby ten taki główny zły? Taki ten nieumarły. Właśnie z tego powodu mi się ta seria kojarzyła taką dobra detektywistyczna seryjka. Że czuł właśnie taki ten taki... Bo tam takie potem różne wątki się pojawiały, że ten coś tam odkrył, to jakieś stare zdjęcia szkolne, coś tam i tam rozkminiali, nie? Kto jest tym złym. Nie wiem czemu, ale pamiętam, że główna bohaterka się nazywała Misaki. No. Ona się nazywała Misaki. Coś tam było z tym nazwiskiem, że coś myśleli, że ona ma... Jak imię ona miała nazwisko? Ja jebie, kurwa, ja to widział. No. Dałem temu 9. O kurwa, mogę się nie przyznawać. Kurwa, ja tego nawet nie pamiętam, kurwa, to jak ja to mam... A nie, czekaj, jak teraz te obrazki, to coś mi przychodzi do głowy. O, że, super. Że w pierwszym epie oni coś tam się dostali, coś tam info, że coś tam, nie? Że w tej klasie się powiedzieli coś tam, coś takiego kojarzę. No właśnie na tym polegało, że oni tam mieli takie, żeby zapowiedź klątwie trzeba było wyizolować kogoś z klasy, coś takiego. No właśnie, no teraz to kojarzę. Oni izolowali tę gównomaterkę.
Ale mu powiem, że nie wiem, teraz bym to Radziowi nie dał, kurwa, jeśli nie pamiętam. Ale mi się to podobało. A czy inaczej, jakbyś teraz to zobaczył, to może nie, ale wspomnieć. No dobra, to mnie też dobrze, podobało, panie Michale. Nie wiem czemu. Panie Michale, co ty powiesz? Ta seria nie była zła, ale top 30 to jest dla mnie niepojęte. No to my też. W tej serii nie było nic takiego, co ma być skradł taką popularność. Ale właśnie widzicie, to już dowodzi tego, że kurwa ja w ogóle nie pamiętam, to już dowodzi tego, że kurwa ona nie, no w ogóle nie napada w pamięć. Nie rozumiem, że była ta brutalność i tam się nie pierdzielili. Nie wiem czemu, ale pamiętam do takiego, że taka jedna baterka zginęła, szła, był deszczowy, też szła z parasola, mi się tak przebija sobie gardło takim od parasola szpicę. Ja wiem, że ona ze schodu szleciała, jak się wbił gardło. No ja, ale to był absurd. Później też pamiętam taką śmierć, że puściły hamulce w takiej koparce i takiemu jednego takiego gracza zabiła. Ta koparka w domu zabiła. Puści hamulce, tak. A to coś tylko było, że on nie chciał wychodzić z domu, żeby nie zginąć. No, powiedzenie jak boi się śmierci, nie wołać z domu, nabiera nowego znaczenia. Ale ja też pamiętam coś takiego, że na końcu była szkolna wycieczka. Ja tam kurwa zaczęli palać i tam. Kurwa, wszystko spłonęło, pamiętam. No ale to było takie coś, że kogoś tam... Nic? Że kogoś tam... Coś szczytował! Ale nie, ja pamiętam na początku pierwsze epy coś tam kojarzę, ale to w ogóle coś wygadacie, to ja w ogóle nie kojarzę. Tam było coś tylko, że na tym widzisz, tylko z okna wyrzucili, że są nogi połamane. Ja. Coś takiego potem było, tak, no. Tak, przy strawach chyba się czołgał czy coś. Nie wiem. Dobra. A nie, było to, że na tej wycieczce pojętenia zaczął płonąć cały. No. To pamiętam, kurwa. Wszystko się funkło. I była też jedna z takich głównych baterek, co wszyscy myśleli, że przeżyje, ona kurwa też padła. I ona była w mandze. No, ona właśnie w mandze przeżyła, a tutaj właśnie ją uśmiercili. Wielu fanów to właśnie się... Dobra, to co ogólnie polecacie, a nie polecacie? Znaczy ja polecam, ale nie zasługuję, żeby w top 30. No ja mogę polecić fanom takich szkolnych masakr z elementami detektywistycznymi. A ja się w sumie wstrzymuję od głosu, że nie pamiętam. Z pewnych względów ma pewien sentyment, ale... Jo patrzył bez emocji, ogólnie tak mnie zaskoczyło pozytywnie i tyle, mogę powiedzieć. Kolejny... Naruto... Kolejna seria, którą warto skoczyć. Naruto ogólnie, ta się mnie zna. Kto nie zna, to jakoś nie jakoś popularność na pewno zasługuje, żeby to no, zasługuje, no tak. Ale nie mogę nic na tym powiedzieć, na przykład tego nie widział. Więc ja widziałem co było na GTX-ie chyba, czyli pierwsze tam ileś 20 epów to widziałem. I o lata temu mogę powiedzieć tak, że chyba się zakończył pierwszy Naruto fillerami. Od tego Shippundena się zaczęło jakby brak fillerów. I był taki powiew świeżości. I powiew świeżości był. Main plot. Ten pierwszy Naruto powinien być wyżej. No tak, to byś przeczytał drugą część tej Shippundena. Zgodnie z naszą teorią. Wszyscy zachwalają Shippundena. No ja, ale Naruto był pierwszy, czyli matematycznie musi być wyżej w popularności. Mi się zdaje, że ten szczyt popularności Naruto był właśnie w Shippundenie. Ja, ale kto nie widział pierwszej części... Nie... Zobaczmy to, bo będę ciekawy akurat. No, musi być wyżej, mówię ci. No ale to zrobić. Czekaj, znaczy. To jest matematycznie niemożliwe, żeby był. Matematycznie niemożliwe. Wszystko jest możliwe. Znaczy, właśnie, ciekawe. No, 9. No i nas spoilerowałeś, teraz ludzie... No, sam byś powiedział, że jest wyżej, no to kurwa. No subskrypcje zlezą. Dobra, no w razie Naruto... Właśnie, póki pamiętam, że zauważył, że ostatnie, poprzednie dwa filmy, że wciepywał, to od razu były dwa dislajki na dzień dobry. Ale już też jacyś, godzą, no jacyś, kurwa, hejterzy, chuje. Chuje. Jacyś faperzy. Nawet nie minęła godzina, czyli cały podcast, a już były łapki w dół. Cenili jakość. Jak tak można? Cenili jakość obrazu. Dobra. Jakość dźwięku. Dobra, następna seria. Weź tam kliknij. Tengen Toppa. Gurren Lagann. Jak to się nazywa po polsku? Przybijający niebiosa. Tak. Gurren Lagann. Nie wiem. Tak no samo bo... jak Kill la Kill było przypowieścią o ubrankach, to tutaj ta przypowieścia jest przypowieścią o wiertłach. Górnika. O minerach. Ale akurat... Breakthrough. To jest akurat seria, która z mojej perspektywy, przynajmniej moja zdaniem, ona powinna być jeszcze wyżej niż jest. Heavenly Breakthrough Gurren Lagann. Bo ja pamiętam, że ta seria to był taki fest. Jedna z takich, jakiś tam, nie może nie pierwszych, co żebym widział, ale jakichś późniejszych, ale ona i tak ten fest utkwia w pamięci, ona była takim fest klasykiem. Tak mi się fest dobrze wspominam i nie mogę nawet sobie przypomnieć złej rzeczy o niej, tak szczerze. Miejscami była nudna i miejscami te przerysowanie było już na mocne, jak dla mnie. Ja to dawno patrzył. Pamiętam, że początek był dosyć nudny. Ja właśnie mi się początek podobał fest. Potem właśnie, był. Bo potem był ten punkt przebicia, że zginął ten jeden z głównych bohaterów. Kamina. To było ciekawe wszystko.
się tak nie kojarzy, było chwila jakiegoś kurwa filera albo jakieś gówno. Nie kojarzy w ogóle. Początku jak kompletowali ten film, takie były takie. No to był taki standardowy początek Shonena, no co tam byś chciał, kurwa, co mają robić? Z perspektywy reszty to może było nudnawe, ale jak na to patrzył wtedy, ale te lata kojarzy, temu. Ale że już w tym liście top 50 my już o tym rozmawiali. Kojarzycie? O Gurren Lagannie? No. Co? I przed chwilą wspominali o tym, Ale jeszcze wcześniej. Nie, na pewno. Ktoś nie na pewno padał. Na pewno nie było tak nisko nigdy. Może mi coś tam wspomnieli, ale. No nie gadali. No. No mi się na pewno podobało. Tam było dużo takich zmian ciekawych. W ogóle ta seria od połowy jest nie do poznania. Przez takiego, taki nawalanki. No jest jako bardziej poważne się staje. Że duży ściśli do przodu jak pojebani, tam walczyli, a potem już jakby zdobyli co mieli zdobyć i tak usiedli na laurach. Takie zepsucie było. No właśnie, było to pokazane jakby właśnie, to jest to właśnie, że w takich zwykłych szalonach często jest pokazany ten moment, że tak wielkie zwycięstwo nad tym złym i koniec. A tam właśnie było tak, że to pokazywało takie after story, można powiedzieć. Ale bo tu się okazało, że ten główny zły tak naprawdę nie był zły. No nie, no ale wiesz, takie też rozumienie o anime mi chodzi, nie wiadomo, że złe jest relatywne, wiadomo. No ale ogólnie właśnie to było ciekawe w tej serii i ona, wiadomo, że końcówka cierpiała na ten sam problem, co wspomnieliśmy przy Kill la Kill, czyli takie kurwa roboty wielkości kilku galaktyk, kurwa, no umówmy się, no, po prostu, nawet fizycznie to nie jest możliwe, kurwa, no. Oczywiście, że nie. Żeby ta jedna osoba sterowała, kurwa, takim robotem. Ona by zmiotła tą planetę, na której oni żyli, kurwa, powiewem, kurwa. A to nawet nie jedna osoba, to było parę osób, nie? A potem ja, no. Znaczy, no to wiadomo, to było już takie prześmiewcze trochę, no ale wiadomo, no utrzymali się w konwencji coraz większej mocy. Ale mi się to ogólnie podobało. Ja, mi też. Ja ogólnie, moim zdaniem, trzeba obejrzeć po prostu. To jest jeden z takich anime, co... Ten Gentoba Gurren Lagann. Nie chcę nic więcej gadać, bo w sumie nie chcę tak bardzo spoilować, ale mnie tak ogólnie by... Fight to power! Właśnie, że... Ja pamiętam tę jedną melodię, ja pamiętam z pewnego specyficznego powodu, już nie wspomnę jakiego, ale... ta jedna z melodii, jeden z tego był ending, nie? Czy to jest Fight to Power? Fight to Power, no. To był ending. Chyba. Nie wiem, ale to mi się bardzo w pamięci. Potem już nawet nie zrobiły tego pieniędzy. Nie, ona była tak energetyczna ta seria, tylko że tak... Wow, była taką moc, tak. Ogólnie, no, fajnie. No dobra, nie wiem, czy mam coś do powiedzenia, no to jest tak dobre, że chyba nie ma co mówić. Nie ma też co spoilować, bo kto to... nie widział, to zachęcamy. No, czy to w ogóle była tylko gra kontrastu? Z jednej strony to było takie absurdalne, a z drugiej strony były te poważne wątki, które wspominał. Nawet tam lekki taki romansik potem w los, takiej drugiej części. To właśnie było lekki dramat. Wszystko było, wszystko co trzeba. Ja w tej serii powiem właśnie, że tu bardzo dobrze to właśnie groteskie to w pewnym sensie zaznaczyli. Na pewno będzie tak zaprzestali tego. Czy później to już było poważniejsze i było taki... I potem dopierdoli taką groteskę, że... Ja, ale to już było takie dopierdolenie, że ty już na to nie zwracałeś uwagi. To i tak już było no ostatnie epy tam, no. Potem była kurwa fuzja robotów i fuzja kolejnych z kolejną i tam kurwa powstały jakieś machiny. Powstał super wiertło. Fuzja? I tam kurwa już powstało coś, co ciężko określić słowami naszych śmiertelników. No dobra, ogólnie polecamy. Następna, to jest klasyk, trzeba polecić. Następna seria na liście to coś, co chyba pan Michał się wypowie bardziej dogłębnie. Już się rwie, żeby się wypowiedzieć. Code Geass Hangyaku no Lelouch R2. Czyli właśnie to jest drugi sezon. No to jest drugi sezon. Czyli z matematycznego punktu widzenia będzie jeszcze pierwszy. O kurwa. To jest seria moje top 10, to muszę powiedzieć. A teraz się wygadę, to już po to nie będę wygadać. Nie, to później warto tego wspomnieć. To seria na pewno godna, żeby tutaj była. Szczerze myślałem, pamiętam, że kiedyś była na pewno wyżej. Ale że drugi sezon? No ciężko to w ogóle tak, no to znowu ten paradoks, że musimy, kurwa, opowiadamy o drugim sezonie, więc musimy zacząć od pierwszego. Powiem tak, no pierwszy sezon na pewno mi się kojarzył lepszy. To jest seria taka magiczna. Ja nie wiem. Prawdziwy fan. Bez przesady. To jest jedna z moich ulubionych serii. Widziałem ją chyba 3 razy. Co jest nie magicznego? Może źle to ująłem. Szczypta to jest... magii świątecznej, kurwa. Fantastyczna. Co rozbliżaj święta? Co rozbliżaj magiczne? No, co mogę dobrze powiedzieć? No, na pewno może powiem, co było co w kodygicie mi się nigdy nie podobało. Mhm. Podobały mi się na pewno projekty postaci. No, w sumie racja. Klampa. No ten główna postać była najchujowie narysowana, moim zdaniem, co było dziwne. Nie, każdy tak samo, moim zdaniem. Grafika... On miał taką mordę, taką dziwną, taką... No. Do środek. To mi się na pewno nie podobało i w drugim sezonie już mi się tak trochę mniej podobało, to już tak za bardzo... Już się wkradł taki chaos. I co mi się jeszcze bardzo nie podobało w tej serii, to była nieśmiertelność głównej postaci.
wiele głównych postaci takich bezużytecznych w sumie dla fabuły, to powinni tam padać jak muchy, nie ciągle żyli. Głównie takich tych, z tego ruchu oporu, tam takich różnych. Takich... To jest właśnie pułapka, bo jak się tworzy takie postacie, żeby były takie, żeby tam zadowolić każdego fana, to potem ich ciężko zabić. Bo fani, no, potem, bo fani będą, potem strajkuje. Będą bluzgać na forach i różnych blogach. Powiedzmy, że parę ważnych osób dla fabuły zginęło, ale taki masa takich jakby plepsów moim zdaniem to właściwie nie powinno padać. To mi się nie podobało, reszta serii mi się podobała, naprawdę. To jest seria taka, w moim odczuciu, klasyka już w sumie, no bo ta seria już ma 10 lat czy ileś. Wysoko tutaj u mnie jest na liście, nie chciałbym tutaj dużo spoilować. Ale ciekawe. No ty, no nie spoilujesz, te serie, co ciebie się podobają. Tak prawdą. No coś tam jest. Ja właśnie mam ten problem, że widział dwa sezony po sobie. Jakby w mojej głowie to jest jedna wielka kupa, jakby nie ma rozdzielić, co było lepsze. No właśnie ma też, że widział pierwsza, pamiętam, zaczął drugi, ale zaczął oglądać na bieżąco jakoś tak. No ja, ale ja skończył pierwszy, a ten drugi wyszło chyba za dwa czy trzy tygodnie. Ale żeś mi przypomniał te właśnie wady drugiego sezonu, że tam potem już te mechy takich ociężałych machin stały się kurwa... No. Ewangelionami. Nawet nie Ewangelionami, sungami z Dragon Balla, kurwa teleportującymi się kurwa z miejsca na miejsce. No ja... Tak, dlatego tutaj uważam, że drugi sezon był gorszy pod każdym względem. Znaczy, mi się... Ale rzeczywiście tam był taki trochę lepszy klimat w tym pierwszym. Znaczy wam powiem właśnie, że akurat moje odczucie jest to inne, bo na przykład mi się inne rzeczy podobały w pierwszym sezonie, a inne w drugim. Ale generalnie się podobało ten drugi. No tak, no podobało mi się, wiadomo, że to jest zasłużenie tutaj, tylko na przykład w pierwszej serii mi się podobało całe to zarysowanie tej fabuły, takie odkrywanie tych poszczególnych tam mocy tego, jak się nazywa, Hot Króla, bo nie wiem. Taki... Gijas po prostu. No, moc królów, no. Jakoś moc królów. I właśnie... Yes. No właśnie pierwszą moc, którą pokazali, to była główna bohatera, nie? Tam chyba tylko parę mocy pokazali. Ale nie, na samym początku. To była pierwsza moc, którą pokazali. No i właśnie, ja już myślę, że to będzie, wiecie, cały ten kurwa był, a potem się okazało, że jeszcze są inne. I to ja właśnie zaciekawiło bardziej właśnie nawet niż ta główna moc. Ale nie, te główne moce to głównie w tym drugim sezonie nie pokazali, te inne gisy. W pierwszym też chyba było. A tylko jeden taki, co czytał w umysłach. No to wystarczyło. A powiem, i pierwszym jakby było takie zarysowanie fabuły, i w sumie to by było jak on dążył do władzy, nie? Dopiero na końcu zostało jakieś tam, nie? Czy to już wcześniej było? Ale to w drugim sezonie to zostało. No. Było tak, że drugi się zaczął, że on już tam rządził i ta rebelia była w tej chwili. Właśnie nie, tą rebelię w tym pierwszym sezonie stłumili. Aha. Pod koniec pierwszego sezonu to niejako przegrali. Nie pamiętam, bo to się tak wszystko zlało w jedno, ale ogólnie... No pamiętam, że to zarysowanie było fajne, a natomiast w tej drugiej części, jakby, czyli w tym drugim sezonie, jak to określicie, to mi się właśnie podobał taki nacisk, bo tak miałem przynajmniej wrażenie, że było na tej takiej bateru, że było więcej takiej interakcji na zasadzie, że... Najbardziej akurat moją ulubioną postacią była ta Wiedźma CC. No jakby tak... Shitsu. Ale to jakby pamiętam, że ona miała taki ark, co mi się fest mi się podobał. No to już nie pamiętam, czy on był, ale wtedy mi się to jak podobało. Znaczy nie były takie arki, no bo po prostu to była taka fabuła. Ale myślę, że kojarzyło tylko taki ark, że 3-4 epy coś tam opowiada taka historia, jakby coś takiego. Coś takiego było. Pierwszy słyszę. To ona tam była związana. Że ona skąd ona się wzięła, coś takiego było tam opowiedziane. Nie do końca, to było taki drugi sezon taki powiedziany. Podobno, że w drugim. To tylko całe wyjaśnione właśnie skąd się to wzięło, po co. Ale coś tam było, że było pokazane, jak taką mało było, bo to. Nie, coś takiego było, ale to nie jest takie. Już teraz nie pamiętam, ale to mi się najbardziej podobało. No w każdym razie, no co, seria warto polecenia. Trzeba obejrzeć po prostu. Im dłużej gadacie, tym bardziej mi się jakieś takie głupoty przypominają z tej serii, co mi się nie podobały, więc chyba lepiej już nie gadać. Lepiej zachować przyjemne wspomnienia w głowie i polecić wszystkim, bo to jest klasyk. To jest klasyk. No i co, ostatnie danie na dziś. Może nie do końca, bo jest świąteczny specjal. Jest w sumie jeszcze wcześniej. Solu Iteru. Zobaczymy za chwilę. Najpierw Sol Ita, który nie wiem czemu tu jest. Może... Ja, kurwa, też nie wiem czemu tu jest. Może ją zacznę i od razu z siebie wyrzuca moje... Ja tej serii nie widziałem. Przemyślenia. Ona mnie nudziła. Nie podobała mi się kreska i seria mnie też nudziła. To jest typowy shonen z takimi... W sumie co w sobie mu takiego najbardziej unikatowego? Chyba kreska i sposób, w jaki są te walki pokazane. Taki... Też taki przerysowany, lekko taki komiczno... Znaczy te postacie są takie Tim Burtonowskie trochę. No właśnie. Tak, to takie, wiesz... Dobrze, żeś to określił, właśnie. To jest taki klimat, taki nieumarłych, jakiś tam halloweenowy. No, taki się kojarzy. No, w sumie nieumarła panna młoda. Taki. Dobrze to wyjęliście, halloweenowy klimat. Tam dyniogłowi i jakieś tam trupy. No, taki kosia, on miał to główny młody, miał taką kosę. Nie? To w ogóle są sami kosiarze. Byli kosiarze, każdy był. Wszyscy byli. A, to już nie pamiętam. Niektórzy bohaterowie
Znaczy, niby każdy był kosiarzem, ale nie każdy miał kosy. No bo kosiarz i byli różne bronie. I różne bronie, no. Nie, to był master, to był chyba master, nie? A ty, znaczy oni tam tymi kosiarzami chcieli być chyba takimi śmierciami, że to nazwą. It's Beyblade. Znaczy, nie tam... wiem, czy ten kosiarz to był tytuł takiego właśnie, jak on zyskał jakiś tam no, poziom. Może, no, Reaper. Ja. No i oczywiście tam były typowe takie motywy shonenowe, czyli jakaś tam postać się przewijała, jakiś tam nauczyciel powiedzmy w szkole, potem się okazywał zły. Potem coś tam, no takie zmiany frontów, jakieś takie potężne postacie się pojawiały, tam owniły, chyba, nawet nie wiem, czy tam ktoś ginął, czy chyba nie. Ktoś tam chyba zginął, jedna postać na samym początku, żeby tak nadać większego tonu, a potem już nikt. Jak jest tak, jak żeś go, to jest no, taki, ja tak kojarzę, taki typowy postać. Motyw, że tam powiedzmy poświęcasz 12 rozdziałów powiedzmy mangi, żeby jakąś postać pokazać, potem ją uśmiercasz i o Jezus, o Jezu, wszyscy się angażują w to emocjonalnie. No. A co innego, jak jeżeli go o tym Goodgisie, panie Michale, że na przykład poświęcasz 100 rozdziałów, żeby jakąś postać tam wykreować, a potem, żeby ją zabić, to już... A kogo ubili? Znaczy, nie, bo on gadał, że właśnie tam takie, ten pleb z nicią zginąć, nie? No, to jest, no, no, więc co innego, jak te parę rozdziałów, czy tam parę odcinków... Taki plebs potem ciężko ubić, no i tutaj tak samo. Ale ja, to już... postacie w sumie bez... Ja ta seria kojarzę tak trochę przez mgła, powiem szczerze. Ja pamiętam, że mi się... Ona jest szone. Ona mi się kojarzyła jakoś motywem trochę z tym... Nie było to jakiś taki podobny motyw jak ten Mahou Madoka Magica, że w końcu się okazało, że to co oni robią jest takie kurwa bez sensu, te reaperowanie. Ale to jest było coś takiego, anime jak... chyba było, a w manzu było trochę inaczej, coś takiego kojarzyło. Ale anime, nie? No, coś takiego już było, nie takie kojarzę końcu, dokładnie. Nie? Że to było oni się znowu uświadomili, że w sumie to kurwa to bez sensu jest, że oni się tak nadal to robią. Coś takiego. Tam jakieś takie, pamiętam... Typowy motyw, kurwa. To była jakaś taka pojebana postać, nie? Jakaś taka kurwa... No, już tak nie pamiętam. Taka dziwna dziocha była. Co ona miała takiego Venoma swojego, kojarzę, tylko czarnego. Nie ma Wiedźma? Takiego symbionta. Nie, tam tego też tym Meduzie chyba, ale to była inna postać. Ogólnie seria nie wspomina jakoś źle, ale na pewno nie prawie to top 50, ale warto obejrzeć, bo ja nie pamiętam, że ona była zło. To jest unikatowy shonen. No jest unikatowy, pewnie, no jest, pewnie dlatego ona jest tak wysoko. Nie pamiętam, że miała ciekawe openingi i endingi. Już nie kojarzę. Już nie pamiętam tego. No ale ogólnie bym polecił. Można obejrzeć, ale top 50 chyba nie. 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 No to co? 700 tysięcy. Ja naprawdę minęła dopiero godzina, bo patrzyłem na zegar. No dobra, no to co? Moglibyśmy jeszcze coś top mówić. 10 to top 10. Ja wiem, ile tam przyleciało. Kurwa, że źle kliknął. Godzinka i parę minut. Ja bym jeszcze zrobił, może ile tutaj będziemy mieli chęć, to skończymy. Tylko żeby zapamiętać. Ale nie wiem, czy to jest warte. To jest sens tak rozbijać, bo tak dziwnie będzie, nierówno. Tak, zostały jeszcze dwa odcinki. O. I to przerwij i zacznijmy kolej. 10 jaków. Zapisz to. No to dobra, no to się w każdym razie. Najpierw się pożegnajmy. Najpierw się żegnamy. A co będzie, to będzie. No. Więc zbliżamy się do szczytu. Do szczytu 20, no jeszcze 20 pozycji. No. 20. Ciekawe co przed nami. Aż się boję, co będzie potem, jak skończymy. No będzie dalej sezon, no i potem będzie top ten. Score. Już. Kurwa, nie wiem, co będziemy wymyślać. Kurwa, bo ja myślę, że tych anime, jak jest więcej tego kontentu, to idzie jak burza, kurwa. No bo... Jesteśmy na którym 8 czy 9 epie, a już... No bo niektóre stary tak naprawdę nas na tej liście bardzo zdziwiły. No bo na przykład teraz by ten sezon omówili w jednym epie, nie? Cały. Ja, no bo nie ma co obgadywać, no. I w tym nowym będzie chyba tak samo. Znaczy w tym, nie nowym i nowym. W tym nowym to będzie jeszcze gorzej, bo tam prawie jedynie nie widziałeś. Ja widziałem jedną serię. Mi chodziło o jesień teraz. Ja widziałem parę, ale to nic wartego rozmowy. Powiem coś o tym, ale nie wiemy. To by jakieś anegdoty wypadało powiedzieć, ale... Dobra, to trzeba. Żeby zapchać czas. Na dziś dobra. Tyle. Dziękujemy wam bardzo. Do następnego razu. 25 grudzień. Wesołych świąt.